Jest ze mną Łukasz Przybysz z zespołu Netology. Na gorąco po inauguracyjnym spotkaniu w zmaganiach o Puchar Sportowej Ligi Firm. Zwycięstwo 2-1 z pokorem. Czy jesteś zadowolony z występu swojej drużyny? A jako czołowy gracz wchodzący na końcówki, kiedy jest blisko zwycięstwa, tak. Okej. Chciałem zapytać o wasz stosunek do walki o mistrzostwo w lidze. Czy jest to już przyklepane, czy może czujecie oddech na plecach i następny mecz, boicie się następnego spotkania? Przed nami dwa mecze z dwoma drużynami, z którymi ciężko się gra i każda z tych drużyn ma szansę nas pokonać, więc dla nas walka o tytuł jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Okej. Jak już jesteśmy przy Sportowej Lidze Firm, chciałem zapytać o wasze początki, jak to się zaczęło, dlaczego gracie w Sportowej Lidze Firm? Bardzo proste wyjaśnienie. W swojej firmie jestem szefem zespołu, dość dużego. Codziennie mówię wszystkim, co mają robić. A postanowiliśmy się zgłosić do Sportowej Ligi Firm, żeby wszyscy inni mi mówili, co tutaj mam robić. I bez względu na to, kto jest w jakiej części zespołu, może mnie tu spokojnie kopnąć, powiedzieć mi, że siadam na ławkę. Idea integracji w wykonaniu piłki, która jest dla naszej firmy najważniejszym sportem, jest idealna. Czyli rozumiem, że to jest kwestia po prostu wyładowania wszystkich napięć i działa relaksująco na zespół w pracy. Okej, także dziękuję bardzo za ten wywiad i życzę powodzenia. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.